Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored Nóż Dunwall, czy tam Knife of Dunwall, jak to woli. Tutaj, czyli mówiąc jeszcze inaczej, w tym odcinku DLCK. Tak, na to nie mogę, mam już full amunicji. Coś tam przyważył. Jak na złość, nie może iść oczywiście dalej. To czemu by nie? No, ten się oczywiście będzie już cofał. Tutaj coś mamy. Obserwatorzy głębin. Kurde, długi tekst. Jesteś w kryjce skrytobójców. Jak ci się wydaje? Ktoś tu jest? Nawet jeśli, to raczej nie uzyskasz odpowiedzi, chłopie. Probably rats into everything. By the outside. No kurwa, nie wierzę. Jeszcze to raz. Dobra. Now what? Żart, tak? No jak? Wcześniej ktoś tu mnie nikt nie zauważył, teraz mnie typ zauważył przez to. No for fuck's sake! Gdzie jakaś konsekwencja? Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne. Myślałem, że tu jest taka ścianka z panelami, ale nie, to jest po prostu otwarta przestrzeń. To logika, że ktoś mnie tutaj zauważył. Idealnie za niego. Ale zajmijmy się najpierw tym gościem. What the? Kurwa, prawie! Jeszcze raz. Ale prawie go miałem. Prawie go miałem. Cyk. I chodź tu. Dobrze. Zabieramy. Dobra, tu mamy jednego ze skrytobójców. Jego tu mogę, myślę, zostawić. Tutaj eliksir sokołowa. Zabieramy. Amunicji nie wezmę więcej. Nie wiem, po co próbowałem to zabrać. Chodź. Zostań. I chodź ty, dobra. Idealnie zanim zobaczył tego typa tam ogłuszonego. Świetnie. Na górę. I ty tu zostań. Pap. Tutaj właśnie coś było wcześniej. Dot wybuchowy tym razem. No. Wolę nie używać. Dużo hałasu. Dobra, tam jest amulecik. O kuźwa, tu jest typ z tym. This one's done. There isn't any fight left in him. O kuźwa, no to problem. No wonder they keep to the shadows. They're nothing in a stand-up fight. Kurde. Ej, a pytanie, czy nie mogę użyć, ale. No. A nawet z tym to jest za wysoko. Weź to. Jak na złość nie mogę wziąć, no. When he regains consciousness, we'll gut him. Slowly. Dobra. Jest tylko tych? Nie, jest trzech. Dobra. Ten jeden co tam krąży i dwóch tutaj. Is it true that more bone charms have been taken from apostates since the plague started? Kurde, nie ma pewności, gdzie jest ten jeden gościu. Tutaj. Ten idzie tam. Tu stoi. Ten jeden z pozytywków się nie rusza, więc możemy się pozbyć tych dwóch.
tego z pozytywką zostawić sobie na deser. Dobra, niech to zostanie. W ogóle widziałem, że mogę tego że mogę gościa z za rogu chyba capnąć. Jeśli jest wystarczająco blisko. Wiadomo, mogę też użyć po prostu strzałki usypiającej i gościa się od razu pozbyć, nie? No ale... To by wzbudziło trochę zbyt duże podejrzenia. Czy te typy by od razu zaczęły latać wszędzie i byłoby ciężko wtedy się... jakoś zorganizować między nimi. No i dobra, to może w sumie paść na glebę. Thank you. I'll wait for your word. No i cyk. Jeden z czterech. Heretycki przedmiot. Proszę o zaewidencjonowanie tego pogańskiego przedmiotu. Znaleziono go przy jednym z tych ludzi Dauda w sali ćwiczeń w budynku handlowym. W naszej tymczasowej siedzibie powinna być skrzynia na tego typu przedmioty. Po wciągnięciu do ewidencji natychmiast go tam umieścić. Rewident Markus. Rewidenci gromadzą skonfiskowane przedmioty w swojej tymczasowej... O, proszę, czyli będzie tam sporo rzeczy pewnie do zabrania. Okej, trzy amulety łącznie. Wyciągnięta broń nie spowalnia cię. Okej, z braku lepszych rzeczy mogę to wziąć. Bo też ponoć właśnie jak mam wyciągniętą broń, to chodzę trochę wolniej. Teraz nie otrzymujemy w ogóle żadnych minusów tego. Mogę kilka bełtów sobie zabrać. Maksimum. Dobra, dalej nie mam tego ulepszenia w związku z tym cichym chodzeniem, więc muszę uważać, kiedy chcę biegać. Dobra, to był tylko proszki. Okej, jest autosave. A nie, to jest jeszcze jeden ten. Nie wróć, nie zabrało mi tego. Dobra. Dobra, kilka bełtów, ale tu jest ten rewident, którego muszę zlikwidować. Tam jest runa. Tu jest kolejny typ z tą durną pozytywką. Dobra, ale nie używaj jej. Nie używa jej, czyli mogę spokojnie używać magii. Okej, przy trupie niestety jest jeden ten amulet. Mówię niestety, bo jest to trup jednego z naszych. O, zgarnij go, żeby nikt na tym nie gra. Jeszcze razu. No i dobra. Teraz pytanie, gdzie by cię zostawić? Tak, żeby cię jak najmniej osób widziało. O, w tej dziurze myślę będzie ok. Jeszcze tu jest gościu. Chodź ze mną. No jednak ta dziura nie jest tak dobrze. Kuźwa, nie jest tak dobrze przemyślana jak sądziłem. Zamknij japę troski swojej. Ze mną. Już widzę. Tu jest lepiej ich zostawiać. Kto kogo zauważył teraz? Halo. Aha. O! Ej, co? Ej, dobra, to już jest jakiś... To już jest szczyt chamstwa. Tu nie może dojść do walki. W żadnym stopniu nie może tutaj dojść do walki. Ale to oznacza, że muszę się jak najbardziej... Znaczy, muszę się pozbyć najpierw tych typów najbardziej na obrzeżach. Czyli muszę zacząć. Jest na górze. Kurwa! Dobra, jeszcze raz. Bo tu zjebałem z tym, że kurde nie miałem tego wybranego od razu. No. Okej. Okay. Na górę. I zająć się najpierw tymi na górze, a potem tymi na dole. Pijmy tego. Ogłuszmy. Dobra,
wyglądają. Oni tak mogą zostać, myślę. Tutaj runa na dole. Trochę jedzenia. Jakieś mapki i nie tylko. Chodź tu. Żebyś tam przypadkiem kolegów nie zauważył. Dobra. Tutaj brak przejścia. O, czekaj. Dobra, to jest ten typ uśpiony. Eliksir. Ucisku nie ma co zabierać. Czwarty zakaz. Już nam znany, ale oczywiście nie z punktu widzenia Dauda. Kongregacja Wszechludzi. To nie, czy w ogóle się gdzieś pojawiło, więc pokażę wam całe. Tutaj dalej. Kolejne pociski. Plan ataku rewidentów. Spelunka okultystów, czyli baza Dauda. 3 brama Radshore, 2 rafineria, 1 budynek handlowy. A nie, dobra, spelunka jest ogólnie krzyżykiem oznaczona, ale budynek handlowy to jest oczywiście... This map shows a coordinated sweep of the flooded district. But the overseers here didn't stick to the plan. Someone must have tipped them off. Okej, okay, pierwszy zakaz. Daud. Serio? Dauda jest warte tylko 5000? Biorąc pod uwagę, jakim Dauda jest zabójcą, jak dobry jest w swoim fachu, 5000 to chyba trochę mało. Dauda to jest taki Dishonored'owy Cad Bane, mam wrażenie. I za niego jest tylko 5000? Sorry, ktoś sobie chyba kpi to z tą nagrodą. Dobra. Muszę pamiętać, że mogę użyć zwykłych bełtów, żeby narobić trochę hałasu i zawsze ich odciągnąć gdzieś na bok. To jest kolejna rzecz. Czemu na przykład właśnie nie mogę znaleźć, nie mogę też zwykłego bełtu przerobić na bełt ten... Znaczy dobra, może inaczej. Bo wiadomo, nie mogę przełożyć... stricte... Fuck! Gdzie zapis, please? Dobra, gdzieś przed chwilą na pewno znalezienie tej runy, także jest dobrze. Okej, okay, no nie runa, ale na zobaczeniu tego. Tak, dobra, to mam zapis. Dobra, na wszelki wypadek sobie tutaj to po prostu pododaję. Ale dobra, mam wszystko. Jak tam moce, mam dwie runy. I wiadomo, zbieramy dalej na zakrzywienie czasu. Dobra, ten zszedł na dół. Tutaj pusto. Chodź, kolego. Przejdziemy się. Tam to wrócone plecami, także bardzo dobrze. Ale dobra, czyli nie. Czyli to jest ta ich tymczasowa siedziba i chodziło o tą jedną runę tylko. Szkoda, liczyłem, że zgarnę trochę w bonusie rzeczy, no ale... to było takie trochę marzenie ściętej głowy. Coś do widzenia jeszcze. Oj! Okej, nie ten z pozytywku mnie zauważył, tylko ten drugi. No obróć się, stary, nie chce mi się marnować na ciebie strzał! Cio! No ej, are you serious? Przy serio irytujące. Ja serio, nie wiem od której strony kurde zacząć, żeby się ich pozbyć jakoś tak w miarę zgrabnie, powiedzmy. Dobra, nie zdążę nic powiedzieć. Nie no, co jest, ludzie? No, powiedzcie mi, od której strony mam iść, żeby się ich pozbyć, no? Najebanych jak 150. Oczywiście wiadomo jest, jak byłoby najlepiej ich załatwić, no ale... No, kto i skąd? Ha, ten mnie stamtąd wypatruje, no kurwa i tyle. Ah.
Wejdźmy na górę może. O, to jest w sumie dobre miejsce na składowanie ciał. Szanse, że ktoś ich tu znajdzie, są wręcz minimalne. Nie no, chuj nie strzeli zaraz, no kurwa! Super, gdzie jest pozytywkarz teraz? Idzie gość. Halo? Zaraz mnie kurwa chuj strzeli. Jakby co tak, ja wiem, że mogę użyć pyłu duszącego, ale on się bardziej na grupę przydaje wrogów, a wolę jednak się jak najbardziej bawić jak najdłużej po cichu. To niestety nie jest granat dymny, czy tam bomba dymna jak w Assassin's Creed Revelations, gdzie mogłem rzucić bombę po prostu w grupę wrogów, mieć święty spokój. Po prostu przemykałem przez nich. Tutaj trzeba się liczyć. Poniekąd z konsekwencją tego, że a, ten pył duszący... Ten pył duszący, po pierwsze... Unieruchamia ich... Dobra, no unieruchamia ich na dłuższą chwilę, ale... powoduje duży hałas, który wabi praktycznie wszystkich wrogów na obszarze w miejsce eksplozji. Tak więc... to jest duży minus używania tego. No pod warunkiem, że... mamy więcej niż jednego typa w miejscu użycia tego, nie? Dalej szybka ekipa, czyli nie jest to coś, co jest mi potrzebne. Jest to oczywiście gość, nie jestem martwy, no ale... dobierzmy go w lepsze miejsce. Później się go, myślę, pochowa. Co? Co jest? Ej, przepraszam bardzo, kto do czego tu strzelał i gdzie ten gościu nagle poleciał? Ja nie zrobiłem niczego. Ja się serio pytam, co tu się odjanie pawiło, nie mam pojęcia. Był i puf! Poleciał w drugą stronę. Po chwili ktoś strzelił. Nie wiem kto, kto, gdzie i do kogo, to bardziej po co. Bliżej niż sądzisz. Chodź. Brakuje mi tego amuletu Korvo, który sprawiał, że się mana odnawiała szybciej, nie? Aż dziw bierze, że Daut tego nie ma. Jakby wiecie, domyślnie. Bo wydaje mi się, że jak, że jemu to się naprawdę by przydało. Biorąc też pod uwagę, jak często on używa w ogóle tej mocy. Przecież wiadomo, ta mana się zużywa tylko z punktu widzenia gracza, bo fabularnie to Daut pewnie tym wali na lewo i prawo i w ogóle nie musi wykorzystywać żadnego tego, nie? Żadnego eliksiru na manę. Ewentualnie musi używać tego eliksiru sokołowa, żeby się podleczyć po jakiejś akcji. Jeśli w ogóle tego potrzebuje. Dobra, tu jeden typ jeszcze. Dobra, żeby się to wszystko nie zjebało nagle, poproszę o kolejny zapis. Okej, dwa pyły duszące. Muszę pamiętać, że tutaj są. Dobra, tam wie, że był typiarz. Dwóch, właściwie. Dobra. Okej. Tam jest skrytobójca. Tu nie widzę gości, więc... myślę, że go możemy tutaj bardzo ładnie schować. Górę.
Zastanawia tę manę. Dobra, potrzebuję jakiegoś wyższego punktu. Na przykład tego. Teraz granat. Czy tamten pył. Czy sobie żarty stroicie? Dobra, myślałem, że się, kurde, że go to sięgło, no ale ewidentnie... Ewidentnie jednak. Czemu? Czemu nie mogłem go właśnie złapać? Czy sobie może było lepiej użyć zwykłego granatu? W sensie tego granatu ogłuszającego. Dobra, mówię, nie zależy mi na tym, żeby mieć na razie 100% stealtha, czyli bez zabijania i bez tego, ale tak długo jak mogę faktycznie zrobić to bez zabijania, to będę to robił. Do odzyskania po jednym. Okej, okay, jest gościu. Dobra, się patrzą w tę stronę. Składaj się, składaj. Gdzieś tam. Tutaj Sokołow. Strzałki usypiające. Akurat dwie. Milcz? Co to miało być przed chwilą? Strzeliłem mu w ramię, a zajęczyło mi strzał w tą durną pozytywkę. I jestem stratny jedną strzałkę. No! Myślałem, że to od razu zrobisz. Granat, no oczywiście go nie zabiorę. Dobra, ty... Kurwa, ja jestem zjebem! Czemu nie wykorzystam dwóch mocy naraz? Czy dwóch? Czemu nie wykorzystam zakrzywienia czasu? O, on przestaje grać. I w tym momencie... rzucam granat. Rzucamy... to w nich. Zakrzywiamy czas. Ogłuszamy tego gościa. Ponieważ ten drugi mnie zauważył, to go usypiamy. Ogłuszamy tego i po sprawie. Jezu, tak proste kombo mocy, a ja jak skończony debil po prostu nie umiem robić tak prostej kombinacji. Dobra, co jest dalej w takim razie? Tutaj zwykłe bełty. Jakaś książka o systemie pomp. Nie wiem, czy coś istotnego dla mnie, no ale... zdobyłem to. Na górę. O, remedia. Remedia i strzałki... remedium i strzałka usypiająca. Porzucam pewnie, udało mi się zorganizować tu miejsce dla siebie. Na szczęście Batshor świeci prawie kompletną pustką. W tym pomieszczeniu nic mi nie grozi ze strony przypadkowych śmieciarzy i przyboru wód w czasie deszczu. Henry wróciłbym do mojego gabinetu w budynku halowym po jakieś stare książki, ale muszę najpierw zebrać się na odwagę. Jak w końcu zbraknie mi konserw, nie będę mieć innego wyjścia. Wtedy odwaga będzie zbędna. Okej, okay, nie wiem kto to napisał, no ale... interesuje mnie to. Tutaj dzielnica rezydencji. Coś nowego to było. Tu sobie mogę uzupełnić ten pył. I mam ile? Mam 5. I nie wyjebałem się taki skończony debil w używaniu tego wcześniej. Jak dosłownie chwilę temu. Skutobójcę mogę nieść, ale widzę, nie mogę zabrać mu tych bełtów tym razem. Co jest trochę dziwne dla mnie, no ale. Okej. Okay.
Dobra, na to widzenie wejdę. O kurde! O kurde, to jest to miejsce. O dejom. Kurde, wiem, że jest achievement, żeby zabić kogoś skacząc z tego. Skacząc właśnie z tego... tego. Z tego posągu. Szczerze jestem, jeśli dałoby się... jeśli by się udało zrobić to w tym odcinku, a widzę, jest tego bardzo dogodna okazja, to chętnie bym to wykonał. Tylko muszę się dobrze ustawić właśnie. I dobra, robimy tutaj zapis, żeby mieć właśnie się gdzie cofnąć. Tylko to musi być normalnie skok, to nie może być mignięcie. Jest! Mamy to. Achievement zdobyty, więc... wczytujemy. No i przyjrzyjmy się teraz lepiej temu, co się tu znajduje. Think you'll get your own squad after what happened last night? Chances are very good. Dobra, tu jest kościany amulet. No wiadomo, dopóki się albo ich nie pozbędę, albo nie pobawię się czasem, to nie ma sensu w ogóle tu włazić. Dobra, czy on gra? Nie, to jest woda. Bliżej niż sądzisz. Talk or die, scum. It's all the same to me. Tell me where he's hiding. Your life ends at the count of three. One, two, three. Strasznie głupiutkie to było z twojej strony. Naprawdę sądziłeś, że uda ci się tak po prostu zabić jednego ze skrytobójców? Znaczy dobra, fakt faktem, może faktycznie prawie mu się udało. Ale najlepsze jest to, że... typ wystarczył, żeby się obejrzał, a już bym nie znalazł. Chodź tu. Kolejna strzałka. Klatę? Niżej jeszcze został? Nie. Okej. Okay. Już tylko po amulet chyba idziemy. Mi się wydaje. Mhm. Dobra. No i patrzcie, tu gdzie był wcześniej ten sekstant, to teraz mamy amulecik. Twarda skóra, to było co? Zwiększa maksymalny poziom zdrowia. To mam co? Wbite we wrogów. Dobra, to co mogę na razie zmienić. Nie ma to na razie niczego jakiegoś mega zajebistego. No, po prostu biorę co lepsze rzeczy z tego, co dostaję. No i tak, nie ma tutaj jakichś właśnie zajebistych rzeczy. Są takie sobie. W sensie, widać, że te wszystkie amulety, jakie dostałem w tym DLC-ku, są bardziej stworzone pod to, żeby jak najwięcej zabijać. A nie, żeby albo zabijać, albo iść po cichu. You wait. Doubt will show. Remind the men that they're overseers. That Doubt is an aging mercenary who has deluded his followers for years. Yes, sir. I just hate the stink of this place. But you are right, of course. Call for a messenger. Poleciałem. Ah.
Dobra, nie, no ja to już po prostu wczytam. We wait. Doubt will show. Remind the men of the overseers of the Abbey. That Doubt is an aging mercenary who has deluded his followers for years. Yes, sir. I just hate the stink of this place. Victory to the office of the High Overseer. Yes, sir. What was that? Figa z makiem i pasternakiem. Probably rats into everything. Wiesz co mnie irytuje? Że po zebraniu, zawsze po zebraniu runy w podstawce miałem autosave'a. I w tym momencie też powinienem go mieć. Ale go nie mam. A gdybym go miał, to miałbym autosave'a już po uporaniu się z tymi wszystkimi debilami. O, coś nowego. A nie, czarna sali, to już znamy. Ale wydaje mi się, że chyba... O, tu ma serio aż dwóch takich gości? Chyba sobie żartuje czy sobie chyba za mnie. Ale gorsze jest to, że jak, przez to, że im przerwałem tę rozmowę, to ten drugi się nie chce sam tu ruszyć. Okej, dobra, ten jeden sam tam wylazł, no ale dalej pozostaje ten jeden typ. Mamy typa, którego muszę się pozbyć i mam typa, który mi w tym będzie mocno przeszkadzał. Dobrze. Ja, to będzie dobre. Dobra. Zakrzyw czas. No. Dobra, czym ja w tak durnym miejscu mogę go tylko złapać? O! Okej, dobra, gość jest albo jest debilem, albo jest ślepy. Nie zauważył, że typ, który był zaraz obok niego, wyparował. Bardzo ciekawa rzecz. Już tu idzie, czy mi się wydawało? Ten kolejny z pozytywką. Dobra, żeby już nie robić kolejny raz tego samego. Proszę o zapis. Nie no, jaja se robisz? Akurat tam, gdzie się teleportowałem, musiałeś się obrócić? Bez komentarza. Dobra. Ale jakoś to nawet jakoś wyszło. Serio, teraz autosave'a to sobie, no wy sobie chyba żartujecie ze mnie. Zaraz we mnie wszystkich typiarzy w tym pomieszczeniu dostałem kuźwa autosave'a. No zaraz mnie po prostu szlak trafi. Klane drzwi. Dobra, jest autosave, tego wczytajmy. Dobra, to zostawiamy. I zobaczmy. Bo zakładam, że możemy też tego gościa po prostu przepytać a propos tego, co się stało. W sensie, skąd miał cynk, nie? Jak się tu dostać i jak zaskoczyć? Nie tylko Dauda, ale też i innych skrytobójców. Więc myślę, że warto go jednak o to zapytać. A w tym przypadku wypada albo A. Załatwić go, kiedy będzie sam.
Albo B, po prostu albo go po prostu ogłuszyć i poczekać, aż się ocknie z powrotem. Więc zakładam, że pomimo, że ich teraz ogłuszam, no to raczej żaden z tych rewidentów nie dożyje kolejnego dnia. Wielorybnicy. Okej. Muszę się poczytać. To było dziwne teraz. Kolejna zwykła mina elektryczna. A właśnie, wracając ponownie do tego tematu. Rozumiem, że nie mogę przerobić strzałki zwykłego bełtu na bełt usypiający, czy tam strzałkę usypiającą, bo to wymagałoby pokrycia czymś tego bełtu. Jeszcze okej, okay, i tak by się dało jakąś neurotoksyną czy czymś. Ale dobra, jeszcze rozumiem. Ale czemu nie mogę po prostu zmienić w minie elektrycznej ustawień prądu, żeby była miną ogłuszającą? To jest debilne według mnie. Że ja nie mogę tego zrobić. To jest po prostu technologia, wystarczy ty... Stary, czy ty se kurwa stroisz ze mnie żarty? Milcz. Już trudno. Może nie powiem, szkoda mi tej strzałki, bo liczyłem, że go zajdę od tyłu. Gleba. Jak tam moje monety? Nie te menu. Tak, użyję tego dwa razy z rzędu. Dobra, bez zmian niestety. Szkoda, że mogę tych pistoletów za coś spylić, nie? Zresztą one też muszą być coś warte. Dobra, i to na razie tyle. Dobra, poproszę o zapis. Jak znowu będę musiał to robić, to mnie chuj strzeli. Muszę sobie. A, to informacja o sukcesie. To jest wszystko. Za napad odpowiada Revident Hume. Plany ataku, który zignorował, znajdują się w tymczasowej siedzibie Revidentów. O, to już znamy. Okej, no zagadać nie mogę. No to... Gleba. Cel unieszkodliwiony. Czy to jest koniec? Strzałki usypiające. Zlikwiduj Revidenta. Nakaż kontratak. Nie mogę mieć więcej pyłu. Twój skrytobójca. Dobra. Mogę jakoś tu wyjść lepiej. Aha, to jest z tej strony. Okej. Okay. Tu oczywiście nie ma jakiegoś fajnego rzutu na to. Czyli muszę albo wejść na dach, albo to obejść. Klap klask, naprawdę. To się udało, cymbale. Dobra, no momento. Wejdź tu. O, proszę, tu jest też autosave przy tym. Czyli kolejna opcja na... Kolejna opcja na bawienie się save'ami. Wspomnienia. Nie wiem, jak kurwa to znalazłem, pokazuję na wszelki wypadek. Dobra, tutaj mogę wejść jeszcze wyżej. No właśnie, to piętro. Ja tu nie mogę więcej nosić, tak czy siak. Tutaj eliksiru nie ma. Ale gdzieś tu było chyba wyjście, nie? Albo i nie. Łyk to jest ten eliksir, tak czy siak. Nawet dwa. Tego jednego też. Przez okno. Te właśnie bełty do minikuszy. O. Tutaj właśnie był eliksir. Przy okazji jeden granat. Dobra, już nie będę specjalnie tego wykorzystywał. Nie ma to sensu. Give the word, sir. What's our next move? Zabić, schwytać. Capture as many as you can. Their plans are ruined. Dobra, ale mogę jeszcze coś zrobić, bo mogę. Dobra, bo chcę te strzałki zabrać. Przegrupuj się tam. Okej. Okay.
Dobra, raczej już tu nie ma nic ciekawego do wzięcia, ale bym zobaczył jeszcze z tej strony. Czy nie mogę czegoś wziąć. Tutaj granat, tutaj pociski, lany. No, to było trochę żarcia, to mogłem sobie ten jeden eliksir sobie odpuścić. No, ale akurat eliksiru sokołowa to znajduje pełno, więc akurat tego to nie ma sobie co odpuszczać. Dobra, z racji, że już tutaj nikogo nie ma, no to mogę sobie po prostu strzelać te pociski. Będę mógł przynajmniej zebrać bojowo. Choć ponownie, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy brak upgrade'ów trochę boli, no bo wiadomo, Corvo nie dość, że mógł mieć aż 4 takie pociski w magazynku, to jeszcze reload miał automatyczny. Praktycznie. Dobra, to rzeczy czytane wcześniej. A dobra, zużyję ten granat. Czemu nie? Tylko go może rzucę gdzieś, gdzie nikogo nie zabije. Albo poczekam. Ja. No i wybuch mi w ręce. Brawo ja. Dobra. Dawać mi ten granat. Dawać eliksir. Czemu nie? No i co? Czas na przegrupowanie. Give me a report. We'll take the overseer who led the attack and find out what else he knows. As soon as he's conscious. It seems the overseers are marching into the flooded district, planning a massive assault against us. This overseer Hume went against orders and attacked early. Our men, the ones you freed, were able to rout the remaining zealots. This place belongs to us again. How did the cursed overseers find us? It's my fault. I told Delilah where we were hidden. She wanted me to turn on you. You did this. But I can't go through with it. Stupid child. All you had to do was cut his throat. He deserves better. I was an idiot to listen to you. So that's your choice then, Dowd. Her betrayal would have been the sweetest. But either way, the Brigmore witches will be your end. You should have forgotten my name the day you heard it. I think it was always understood between us that I'd see my moment and take your place. I moved too early. You weren't weak, like I thought. I'm only sorry I didn't pick a better ally. Delilah made contact with the overseers. I thought, between the three of us, we'd have you dead to rights. We can blame the zealots for that. Overseer Hume was too quick to move. My life is yours now. Kill me. Or let me live, if it even matters to you. Touching and pathetic. If I see either of you again, I'll tear out your stone-cold hearts and walk in your skin. O! Czy mi się wydawało, czy ona miała z nami odmieńca? Zakładam oczywiście, że to była prawdziwa ona, a nie jakaś, wiecie, iluzja, taka projekcja. Nie powiem, że astralna, bo projekcja astralna to jest coś... kurwa, jeszcze inszego. Ale jest to coś podobnego. W tym. Czyli uwaga, podsumujmy wszystko, co tu się wydarzyło. Bo to już na bagie jest ostatni odcinek z tego. Tam powycinam niektóre te powtórki i może zejdę może poniżej godziny. Uwaga. Czyli tak, nasza linia życia, czy tam nasz czas dobiegł końca ze strony, według tego, co mówił ten, co mówił odmieniec, ponieważ on widział jakby jedną z tych linii czasu, na której Billy zabija Dowda. Przez to właśnie, że on tak cały czas zabijał i zabijał, bla, bla, bla. Ale chyba przez to, że my zaczęliśmy teraz oszczędzać tych ludzi, pokazaliśmy jej, że potrafimy w niekrwawy sposób wykonać zadanie, czy właśnie pokazaliśmy, że możemy się zmienić przez to, to zmieniła zdanie i już nie chciała nas zabić. To jest jeszcze, to oczywiście zależy też od tego, czy na wysokim chaosie to miejsce dalej ma też
Wróć, czy ta scena ma miejsce też na wysokim chaosie? Tego nie wiem, no... Jak przejdę te DLC na wysokim chaosie, to wam może wtedy powiem. Czy to tak działa, czy nie. Ale dobra, nie. Oszczędzamy. Oszczędzamy. I forgive you. Get out of here. Leave the city. Leave my sight, Ellie. I give you your life. Okej, okay, ale teraz pytanie. Czy Billy po tym, jak odejdzie z miasta, dalej będzie miała z nami odmieńca i dalej będzie dzieliła? Dobra, jest. Dunwall ukończone. When Billy Lurk was 8, she wanted to be the captain of a ship. From the moment she met you, all she wanted was to be a killer. She watched you, learned from you, and then she saw you losing your grip and decided to take your place. And now, she's limping to the outskirts of the city. She'll pay a smuggler to get past quarantine. She'll watch herself for signs of plague for a while. Gradually, the fear and grief that seep into your bones in Dunwall will dissipate, and she'll find a new name and a new use for her skills. Even if Dunwall burns to the ground, one corner of the Empire will still know your story. Dowd. Killer of an empress. Dowd, who spared his betrayer's life. O kurde. Co tam robił Corvo? Znaczy, dobra, wróć. Wiadomo, co tam robił Corvo. Później się tam pojawia. Ale... Jest to scenka jak trochę z intra, które już zrobiłem do właśnie kolejnego DLC-ka. I tam jest taka scena, że Corvo przychodzi do Dowda i jest pojedynek między nimi. I on tak właśnie jest dokładnie w takiej samej serii, jak była przed chwilą ta scenka. Ciekawi mnie, co się właśnie wydarzy w kolejnym DLC-ku. I dobra, zobaczmy. Przechodzę dalej. Aha, mamy. Tak są napisy, okej. Okay. Dobra, wrócimy do menu i przejdźmy do menu dodatku, tego drugiego. Dobra, zobaczymy w kolejnym tym. Nie ma żadnego menu... Boże, menu. Nie ma żadnego tego... Nie ma żadnego monitu, że przechodzą te skille, więc... Zobaczymy w kolejnym odcinku, czy przechodzą i jeśli przechodzą... Jeśli przychodzą, to będzie zajebiście. Jeśli nie, no to będzie lipa. Ale mówię, w kolejnym odcinku zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ode mnie póki co w tym ostatnim odcinku DLC Nurse Dunwall to będzie tyle, a w kolejnym rozpoczniemy ten dodatek. No i ciekawe, ile właśnie będzie on trwał. Czy też tylko dwie misje? No... Trzy, tak w sumie. Czy może będzie coś innego? Wróć, czy może będzie to jednak dodatek troszkę dłuższy? Poczekamy, zobaczymy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!